ranen gość Radia Doksa a ze mną w studiu jest już ksiądz Mateusz Burczma, nasz dzisiejszy gość poranka. Dzień, szczęść Boże! Dzień dobry, szczęść Boże! <grytanie> Proszę księdza, na m, księdza profilu przeczytam takie zdanie. Zaginięcie księdza Krzysztofa Grzywocza kładzie się cieniem na ostatnie dni. W życiu zawsze jest więcej światła. W artykule weekendowym Nowej Trybuny Polskiej e, autorstwa Krzysztofa Ogieldy z kolei pojawiła się informacja o tym, że ksiądz, Grzegorz, e, ksiądz Grzywocz był zawsze w cieniu. Nie stawiał siebie na pierwszym miejscu. Ten światło-cień pojawia się w tych wypowiedziach ostatnio dość często. Jak to wygląda z perspektywy księdza? Czy to jest więcej światła, czy to jest więcej cienia, jeśli chodzi o to zaginięcie Księdza Grzywocza? Na pewno to jest bardzo duży dramat i tragedia dla nas wszystkich, i chcielibyśmy najlepiej, żeby Ksiądz Krzysztof się znalazł. I to bardzo szybko po tym zaginięciu, albo w ogóle nie zaginął, no bo to przecież człowiek chodzi kilkadziesiąt lat. Bo w przypadku księdza Krzysztofa to jest prawie 40 lat chodzenia po górach i nic się nie dzieje, a nagle jak gdyby nigdy nic, kto by mógł przypuszczać, że udając się na nietrudny szlak znika. Ksiądz podjął się pewnej inicjatywy, dobro odgrzywocza. Po co ta inicjatywa? Ta inicjatywa po to, żeby gdzieś ukierunkować to wszystko, co, co gdzieś w, myślę, że dzieje się w nas, no w niezliczonej liczbie ludzi, dlatego że mnóstwo ludzi doświadczyło dobra od księdza Krzysztofa i, i myślę, że to jest czymś naturalnym, że wyzwalają się w nas różne emocje poprzez smutek, żal, także złość. Niektórzy próbują sobie poradzić z tą sytuacją przez pewną agresję. Ale przecież możemy przede wszystkim popatrzeć na to, co, co jest światłem, czyli Przypomnieć sobie o całym dobru, które się wydarzyło przez księdza Krzysztofa. Zdaje się, że, że często też w ogóle nie było takiej przestrzeni czy okazji do tego, żeby ludzie opowiedzieli swoją historię, czego doświadczyli tak naprawdę dobrego i, i, i pokazali przez to no właśnie, nie tyle co ksiądz Krzysztof zrobił, tylko idąc tutaj w ślady tej retoryki użytej w tym dzienniku lokalnym, ile raczej Bóg chciał przez niego zrobić. To są niesamowite historie. I, I ciągle spływają nowe opowieści, świadectwa, i. i... I to jest chyba lepsze niż tylko usiąść i rozpaczać i snuć teorię, a co można by jeszcze innego zrobić i dlaczego w ten sposób. Bo są pewne rzeczy, których już nie zmienimy ani nie odwrócimy. Czy ksiądz doświadczył dobra od księdza Krzysztofa Grzywocza? Bardzo dużo dobra doświadczyłem, bo taki nieopierzony kleryczek <gryczek> spotkał księdza Krzysztofa i się okazało, że, że ksiądz Krzysztof był opiekunem roku w seminarium i to było 13 lat temu. I, I prowadził nas przez 5 lat, i, i, i próbował nam pewne rzeczy pokazywać niektóre były bardzo, przynajmniej jak dla mnie, rewolucyjne, i, i chyba na wtedy, na tamten czas, nie zawsze moim, moją dojrzałością doganiałem te wszystkie jego myśli, chociażby pamiętam trzeci rok, kiedy zrobił nam konferencję rocznikową i, i powiedział, że bo wiecie, mało kto ma takie powołanie typu prorockiego, musisz iść, musisz to zrobić, bo jak nie pójdziesz, to. To będzie źle. Większość dostaje wolność od Boga. Możesz być dobrym księdzem albo dobrym ojcem. I pamiętam, dla nas to było mocno poruszające, a potem w semestrze dwie największe gwiazdy z roku odeszły. Dzisiaj są szczęśliwymi ojcami. I, i to było myślę, coś, takie bardzo, coś takiego bardzo cennego, że on właśnie te 10, 10 lat temu stawiał na taką zasadę wychowawczą, dajmy im wolność i zobaczmy, jak z niej korzystają. Ale na pewno też to był kaznodzieja, też terapeuta duszpa Pasterz, który zwraca uwagę na pewnego rodzaju też paradoksy. Ja w jednym z jego nagrań usłyszałam, że sercem miłości nie jest dialog, ale milcząca wierność i z tej wierności dopiero wypływa dialog. I tak jak słuchałam tych wypowiedzi różnych księdza Grzywocza, to zastanawiałam się, ilu jest ludzi, którzy nie mieli okazji spotkać się z nim sam na sam, ani nigdy nim nie doświadczyli, nie uczestniczyli nigdy w jego rekolekcjach, ale przez tę historię z ostatnich dni postanowili sięgnąć do jego Nagrań. Czy ksiądz myśli, że takich ludzi jest sporo? Odezwał się do mnie jeden z młodych księży i mówi tak. Nie przemawiał on nigdy do mnie, ale kiedy zaginął, włączyłem jego płyty, zacząłem słuchać i wiesz co ci powiem? On zaginął, ale wciąż działa, bo ja teraz właśnie go odkryłem i teraz do mnie dociera i teraz przemawia. Ktoś może rzucić argument, że to jest takie emocjonalne, i tak, i nie. Być może właśnie z tego Bóg wyprowadza większe dobro i jesteśmy właśnie świadkami tego, że, że ktoś się przekonuje przy okazji tego wszystkiego, że, że tam jest mnóstwo wartościowych treści. Albo historia, że dziewczyna mając 17 lat chce popełnić samobójstwo, już się zdecydowała, ksiądz jej mu i mówi sobie, słuchaj, poczekaj, tutaj masz płytę, posłuchaj tej płyty. Okazuje się, że to jest jakiś ksiądz, który mówi o depresji, mówi o wartości człowieka i, i ta dziewczyna słuchając tej płyty zaczyna wychodzić na prostą i dzisiaj mówi bardzo śmiało, nigdy nie, nie poznałam osobiście księdza Krzysztofa, ale on uratował mi życie i jestem co do tego przekonana. Dobro odgrzewocza ta akcja ma służyć temu, by takie historie Wyszły na światło dzienne, tak? Żebyśmy mogli wszyscy rzeczywiście zbudować się tym dobrem i właśnie w tym cieniu, żebyśmy zobaczyli, jak dużo jest światła, które może wydaje się ukryte, ale tak naprawdę jest tuż pod powierzchnią całej tej sytuacji. No to co mają zrobić słuchacze i ci, którzy mm, kiedyś mm, doświadczyli dobra od księdza Grzywocza, by mogli wziąć udział w tej akcji? Ona oczywiście jest skierowana przede wszystkim do tych, którzy są społecznościowi, którzy mają Facebooka, Twittera, Instagrama, YouTube'a, bo tam się używa takiego płotku, tak się <sum> chyba to mówi po angielsku, to jest hash i hashtag od Grzywocza pisane razem I, i wtedy wrzucamy na nasze media społecznościowe właśnie krótką naszą historię. Oczywiście mówimy tyle, ile chcemy, jak nie chcemy, to jest zbyt intymne dla nas, to o tym nie mówimy i nie ma niczego na siłę, ale też jest specjalny adres mailowy, gdzie można wysyłać, jeżeli ktoś mówi, a, bo ja nie mam Facebooka, ani Twittera, ani YouTube'a, ani Instagrama, to jest adres mailowy odgrzywocza małpa.wp.pl odgrzywocza, pisane razem małpa.wp.pl i tam też spływają historie i później one są publikowane na profilu facebookowym, ale zobaczymy, co dalej. Bo może Bóg przewidzi, że z tymi historiami będzie trzeba zrobić jeszcze coś więcej, ale na dziś Dzisiaj myślę, że jest za wcześnie, żeby podejmować takie deklaracje tutaj na antenie. <noise> Czyli te plany są na razie w cieniu. Ale ja bym jeszcze chciała zapytać, jak ksiądz patrzył na to zaangażowanie, niezwykłe zaangażowanie społeczne w przypadku poszukiwań, które odbywały się w tych Alpach. Kiedy w niedzielę pojawiła się informacja, że niestety dalsze poszukiwania są płatne, to bardzo szybko pojawiła się ta inicjatywa też oddolna wśród przyjaciół księdza Krzysztofa, żeby zbierać pieniążki i, i pierwsza taka bardzo szybka myśl, musimy stworzyć jakiś hashtag i, i trzeba nagrać filmik po to, żeby, żeby, żeby ludzie wiedzieli już w niedzielę, że, że, że to subkonto jest uruchomione, ponieważ w poniedziałek trzeba zacząć kolejny dzień poszukiwań, a każdy dzień poszukiwań był bardzo, bardzo drogi i, i powstał Hashtag HELPGŻYWOCZ, i, i o tyle fajnie, że nawet Katolicka Agencja Informacyjna zaczęła komunikować się za pomocą tego hashtagu i na przykład na Twitterze, który w tej chwili ro, pełni rolę takiej agencji informacyjnej. De facto, większość informacji z poszukiwań były podpięte pod ten hashtag. I proszę sobie wyobrazić, że pierwsza wiadomość z profilu biskupa Andrzeja, właśnie dotycząca poszukiwań i potrzeby wsparcia materialnego i modlitewnego w niedzielę, w zeszłą niedzielę, gdzie właśnie był użyty help grzyw, grzywocz ten hashtag, to ten jeden tweet miał 57 tysięcy zasięgu. Sprawdzałem jeszcze wczoraj wieczorem specjalnie. To jest jeden tweet, gdzie możemy śmiało w przypadku Twittera mówić o setkach tysięcy, yy, yy, że, że tak powiem, tych, tych wyświetleń, czy, czy tego zaangażowania I, i na pewno odkryliśmy przy okazji yy, no zaginięcia księdza Krzysztofa, że, że właśnie wtedy, kiedy yy, dzieją się takie trudne sytuacje, kiedy ludzie też jakby wchodzą i, i siedzą, niektórzy przyznawali: ja, ja siedzę przy komputerze, żeby zobaczyć, czy coś nowego, bo modlę się i patrzę na informacje. Y, modlę się i chcę widzieć, czy wreszcie go z, znaleziono. I, I tutaj myślę, jest też bardzo duża odpowiedzialność dziennikarzy, ale też y, właśnie instytucji, y, bo tak naprawdę można. Y, Tutaj zrobić dużo dobrego, ale też przez nieumiejętną komunikację, albo przez powiedzenie czegoś za dużo albo za mało, można poprowadzić te emocje społeczne w zupełnie niedobrym kierunku. Czyli mówi ksiądz o sensacyjności pewnego rodzaju? I, no czasami może w tą stronę też iść pewna komunikacja, dlatego tutaj trzeba dużo rozwagi i, i dużo mądrości. Akurat w przypadku poszukiwań księdza Krzysztofa, to, to myślę, że tam y, rzecznik kuri, który był na miejscu też w Szwajcarii, y, miał tam jakoś jasno ustalone, w jaki sposób będzie przekazywał komunikaty i, i, i w ten sposób to, to też mądrze szło. Dzielimy się dobrem od księdza Grzywocza, dzielimy się też światłem, które po sobie zostawił. Wczoraj był koncert Antoniny Krzysztoń w pródniku, i Antonina Krzysztoń zaśpiewała piosenkę razem z publicznością, która jest chyba takim jej obowiązkowym utworem w repertuarze koncertowym Światłość w ciemności świeci. To dobro od Grzywocza rozbłyśnie? Oj, jeszcze jak? I przekonywał nas do tego dzisiaj ksiądz Mateusz Buczma. Dobro odgrzywocza. Takim pozdrowieniem się z księdzem żegnam. Dziękuję bardzo za uwagę i za zaproszenie z Panem Bogiem.